Wiadomość od Twojej osoby ukochanej. Co Twoja osoba ukochana chce Ci dzisiaj przekazać, powiedzieć? Zobaczmy w kartach Tarota i Lenormandza. Witam oczywiście serdecznie wszystkich słuchaczy dzisiaj, w środę, na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Cieszę się, że jesteście. Wszyscy nowi słuchacze, którzy znaleźli dzisiaj mój kanał, proszę Was osobiście o subskrypcję. Ponieważ wtedy, jak zasubskrybujecie mój kanał, z dzwoneczkiem u góry dostaniecie wszystkie powiadomienia o nowych filmikach z wróżbami kolektywnymi. Jeśli Was interesuje właśnie magia lub rozkłady kart, być może macie jakieś problemy miłosne lub lubicie horoskopy lub po prostu uczycie się sami znaczenia kart, interesujecie się po prostu taką dziedziną właśnie duchową, to proszę właśnie zasubskrybować mój kanał. Wtedy na pewno tutaj będziecie mogli się czegoś dowiedzieć o kartach lub o znaczeniu kart. Także znaleźć różne wskazówki kart, jak również być może jakieś rady, porady na Wasze problemy, nad którymi się głowicie sami. Więc zapraszam serdecznie. Kochani Państwo, zapraszam również do lajkowania, do komentowania, do pisania właśnie mi, czy wróżby z Wami rezonują, czy grupa, która została przez Was wybrana, czy rezonuje z Wami właśnie ta grupa. I zapraszam Was również oczywiście na wróżby indywidualne. Napiszcie do mnie e-mail. E-mail znajdziecie pod filmikiem i w filmiku też pokazuję na początku filmiku. I w komentarzach postuję również mój adres e-mailowy, ponieważ czekam na Wasze e-maile. Jeśli macie jakieś problemy, to zapraszam na wróżby indywidualne, które są wtedy osobiste na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć i konkretnych pytań o Waszych jakichś tam problemach. Czy no po prostu jakieś tam wskazówki chcecie dostać od kart, żeby mieć nowy impuls, żeby przemyśleć te sprawy jeszcze raz. Zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne. Dzisiaj, kochani, dwie grupy do wyboru. Pierwsza grupa, oczywiście karty, talie kart są identyczne. Pierwsza grupa to kwarc żółty, cytrynowy. Druga grupa to kwarc ametystowy, fioletowy, ametyst. Wybierzcie sobie, kochani, jedną z tych grup, jedynka lub dwójka, albo po prostu kamień, który Wam się podoba lub który z Wami pasuje, rezonuje. Lub po prostu poddajcie się intuicji i wybierzcie ten kamień, który przyciąga Wasze oko. Dobrze, także zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej. Wszystkich tych, którzy wybrali kwarc cytrynowy. Wiadomość od Twojej osoby ukochanej. Na dnie kart Lenormanda mam już niedźwiedzia, kartę numer 15. Niedźwiedź polarny, który oznacza powrót, jakiejś osoby z przeszłości. Osoby, która jest jakby wzmocniona, jest silna w tej chwili i chce wrócić. Chce wrócić z przeszłości do Was, by naprawić coś, by wzmocnić być może relacje, by uleczyć stare jakieś tutaj rany, tak? No i ta osoba, być może jest to osoba jakaś osoba starsza od Was. Być może jest to osoba zamożna, o dobrej pozycji zawodowej, o dobrym statucie lub jakiś urzędnik z zawodu. To może być na przykład osoba pracująca w urzędzie lub w sądzie, w jakimś biurze administracji po prostu, lub jakiś sędzia, na przykład adwokat.
Zastanówcie się, czy znacie kogoś takiego, ponieważ ta osoba tak naprawdę z przeszłości do Was chce powrócić. Lub po prostu ex-partner, czy jakiś ex, czy jakiś stary przyjaciel chce tutaj powrócić. I zobaczmy teraz, co ta osoba, która chce powrócić, tak, chce Wam powiedzieć. Karta Tarota. Koło fortuny. Ta osoba chce Tobie przekazać, że można jeszcze wszystko przemienić, zmienić, naprawić. Jeśli teraz jest między Wami źle, krytycznie, problematycznie, to można to obrócić jeszcze raz o 180 stopni i po prostu jeśli teraz macie jakiś kryzys, zły czas, czy mieliście przerwę, czy nie widzieliście się, nie słyszeliście się, to można to odwrócić i zrobić jeszcze raz po prostu coś dobrego z tą relacją. Czyli tutaj ta osoba chce Ci przekazać, że jeszcze wszystko jest do uratowania, jeszcze wszystko jest tutaj ewentualnie do uratowania, czyli do dobrego rozwoju, tak? Jeszcze wszystko może się dobrze rozwinąć, przemienić, zmienić na dobre. Czyli jeszcze może być coś stabilnego z tego czasu teraz, który jest, no na pewno teraz jest niestabilnie między Wami, ale ta osoba, jeśli wróci, to chce coś stabilnego, chce jeszcze stabilizacji tej relacji i chce zmiany, zmiany na lepsze, tak? Ta osoba też może Ci, chce powiedzieć, że jest to ważne zadanie dla Was, żebyście ten kryzys, który jest między Wami, pokonali i żebyście jakby zrobili oboje ważny krok do przodu, by rozpocząć coś nowego, jeszcze raz, jakąś nową próbę, nową szansę, wykorzystać i zmienić coś w tej relacji, by jeszcze raz, ale na innych warunkach spróbować. Też osoba Wasza ukochana chce Wam powiedzieć, że jesteście sobie dani z przeznaczenia, jeszcze jesteście sobie przeznaczeni, tak? I to, że jakieś kryzysy są w Waszym związku, jesteście raz na dole, raz na górze, to jest normalne, że jest raz źle, raz dobrze, tak? To jest normalne i po prostu macie się z tej relacji, która jest Wam dana z przeznaczenia, czegoś nauczyć ważnego, by pokonywać właśnie takie sytuacje jak teraz, kryzysy, by jeszcze dać sobie szansę, by zacząć coś nowego, tak? Jeszcze raz, by zacząć nowy początek, by dać jeszcze raz sobie czas na jakąś próbę. Także tutaj zobaczmy jeszcze, co dalej powiedzą karty Lenormanda. Ta osoba chce powiedzieć, że ma blokady, by do Ciebie napisać lub przyjechać, lub się z Tobą zobaczyć, ponieważ były w Waszej relacji jakieś nieuczciwości. Być może ma ta osoba problem z zaufaniem lub sama ewentualnie kłamała, zdradziła, była nieuczciwa, wręcz tutaj fałszywa, tak? Fałsz jakiś był w Waszej relacji. Z której strony? Czy z jego strony, czy z Twojej strony, osoba pytająca? Natomiast na pewno jest tu jakiś egoizm, jakiś toksyczny być może związek, toksyczny czas, być może jakiś narcyzm, być może jakieś kłamstwa, jakieś zdrady. I dlatego tutaj jest duża nieufność w tym związku, tak? Ktoś być może też tutaj był z wyrachowania w tym związku, po prostu z korzyści jakiś, tak? Jakaś nieufność, niewiara. I tutaj ta osoba dlatego jest zablokowana, oziębła. Ale chce ta osoba wysłać jakąś wiadomość. Czyli ta osoba chce Ci przekazać, że pomimo swoich blokad, pomimo tej nieuczciwości, czy jakiegoś, nie wiem, niezaufania, jakichś sytuacji fałszywych, które się odbyły w Waszym związku, które miały miejsce, chce ta osoba Tobie wysłać wiadomość i coś przekazać, tak, ważnego. Chcę również, byście porozmawiali, byście dali sobie jeszcze szansę właśnie, by coś wyjaśnić. W każdym razie ta osoba chce Ci wysłać wiadomość. I to Ci chce powiedzieć ta osoba teraz, że były też jakieś kłamstwa, jakieś tutaj nieporozumienia, jakieś być może no, egoistyczne zamiary.
Być może o tym powinniście właśnie porozmawiać. To przekazuje ci teraz ta osoba. Dziękuję grupie pierwszej, także zastanówcie się, kto to może być, jakiś powrót z przeszłości, który chce tutaj naprawić coś, spróbować jeszcze raz zmienić sytuację znowu na dobrą. Zastanówcie się, kto to może być. I zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga to ametyst fioletowy. Tutaj już na spodzie kart Lenormanda mamy żmiję, kochani. Co ta osoba chce ci dzisiaj przekazać, powiedzieć, jaką wiadomość? No na pewno chce ci powiedzieć, że są jakieś tutaj między wami niejasne, zawikłane, skomplikowane, trudne sytuacje i być może nawet chce ci ta ukochana twoja osoba powiedzieć, że jest tutaj jakaś osoba trzecia, konkurentka, rywalka, jakaś inna kobieta, która jest no, intrygancka, zaborcza, która tutaj się, nie wiem, być może wtrąca, która jeszcze utrudnia sytuację między wami, pomimo to, że jest już sytuacja ciężka, kryzysowa, to jeszcze tutaj być może jest jakaś osoba właśnie rywalizująca. Natomiast jeśli takiej trzeciej osoby nie ma, innej kobiety nie ma, to być może jest jakiś inny problem i ta osoba chce ci to przekazać. Być może jest nauk, być może są jakieś problemy długi, być może jest tutaj no, jakaś sytuacja skomplikowana, zawikłana, z której ta osoba ukochana nie może się wypędzać, tak? Także pomyślcie sobie, zastanówcie się, która z tych wersji tutaj pasuje. Na pewno jest dużo komplikacji między wami, tak? Sprawy zawikłane bardzo, opóźniają się i tak dalej. Zobaczmy tarota. Karta tarota mówi, że jest smutek, cztery kielichy. Smutek, nie ma motywacji do działania, pasywność z waszej strony. Czyli ta osoba chce ci powiedzieć, że jest zrezygnowana, nie ma motywacji do działania, jest pasywna, nie widzi szansy następnej, by to jakoś naprawić, by coś się z tego dobrego wykluło. Nie widzi ta osoba tutaj jakiejś, nie wiem, szansy, którą podsuwa jej los, tak? Być może by jeszcze raz tutaj coś naprawić, ponieważ sytuacja jest tak skomplikowana, zawikłana. No jeśli jest to trójkąt jakiś miłosny, to oczywiście ta osoba tutaj ma negatywne myśli, że to się uda, że to ma sens, tak? Z tobą. Ta osoba jest rozczarowana, myśli, że nie wiem, przegapiła szansę jakiejś z tobą, że po prostu, nie wiem, jakaś trudna sytuacja między wami lub jakieś spory, które się odbyły, tutaj ta osoba się czuje troszeczkę jakaś obrażona, rozczarowana, zrezygnowana. Na pewno nie ma tutaj motywacji, jakby radości do działania, prawda? Także nie widzi ta osoba jakby nowej szansy. To być może chce ci też powiedzieć, że jest zrezygnowana, rozczarowana. Karty Lenormanda mówią, że osoba ta myśli, wow, aż mi ciarki przeszły, że to osoba ta myśli o spotkaniu. Być może jakieś spotkanie między wami nie doszło do skutku, zostało odwołane lub nie było możliwe poprzez, no nie wiem, koronę, tak, te restrykcje covidowe. Tutaj być może tutaj spotkanie się nie udało i ta osoba myśli ciągle o spotkaniu z tobą. Ma głębsze emocje, chce ci powiedzieć, że ma emocje do ciebie, że nie zapomniała ta osoba o tobie, że emocje cały czas w niej są, egzystują, że chciałaby się spotkać i że chciałaby jeszcze raz po prostu, by z waszej znajomości, z waszej relacji, z waszych doświadczeń, by jeszcze raz spróbować tutaj działać w kierunku, czy naprawić coś w kierunku właśnie związku, tak? Pomimo to, że ta osoba jest taka smutna, rozczarowana, jakaś bez działania, bez motywacji, bez tutaj, no nie wiem, wiary w to, że jeszcze się uda, pomimo to chce ta osoba na pewno związku, na pewno spotkania i o tym chce ci powiedzieć i na pewno ma uczucia do ciebie, o których chce ci też tutaj powiedzieć. Także pomimo tych komplikacji, smutku, rozczarowania, pesymizmu, jakichś negatywnych myśli, tych wszystkich zawikłań tutaj, trudności,
myśli ta osoba o relacji z Tobą, osoba pytająca. I chce Ci to wyznać, powiedzieć, chce Ci tą wiadomość tutaj w ten sposób wysłać, przesłać. Dziękuję serdecznie wszystkim kochanym słuchaczom. Zapraszam Was oczywiście codziennie na czytania miłosne, na horoskopy. Do usłyszenia więc już wkrótce.